Do teatru jesteśmy po antrakcie na deski. Zapraszamy kolejnych aktorów. Oni teraz będą pokazywać finałowe sztuki. To już jest ten fragment nie tylko zawodów, ale całego sezonu, kiedy trzeba mieć nerwy ze stali, to mało powiedziane. Co się musi dziać teraz w głowie Artioma Łaguty? Jestem tego tak szalenie ciekawy, a jednocześnie tak mocno pewien, że nie jest, nigdy sobie nie będę w stanie tego wyobrazić. Ale to jest sport. To jest właśnie speedway, dyscyplina, która generuje emocje dla większości z nas absolutnie niezrozumiałe, wymykające się zdrowym ocenom i niewyobrażalne. Dlatego tak mocno to kochamy. Wyścig 13, Robert Lambert z pierwszego, reprezentant Polski Paweł Przedpełski, Dzika Karta, Tor drugi, na trzecim były mistrz świata Jason Doyle i Artiom Łaguta na polu czwartym. Wraca do motocykla, wraca do motocykla z dwóch pierwszych wyścigów, były analizy torów czwartych, to teraz suche dane w porównaniach w dwóch ostatnich seriach. Właśnie czwarte pole wygrywał. Nie odpowiem ci na pytanie, co ten Artiom czuje. Mogę tylko się domyślać, podobnie jak ty, bo nie jeździliśmy nigdy wyścigu o tytuł najlepszego zawodnika świata. Ale ty byłeś trochę bliżej. Ale każdy z nas ma swoje mistrzostwa świata, każdego dnia, czy w różnych sytuacjach życiowych. I możemy gdzieś tam wczuć się w to, co może czuć zawodnik w kasku żółtym. Co czuje Bartosz Zmarzlik, patrzący na ten wyścig. Artiom Łaguta nie ma dzisiaj łatwego zadania, bo jeździ jednak ciągle po równaniu, po laniu. A ten tor został zlany w tej chwili nie po wewnętrznej, jak poprzedniej przerwie, tylko po zewnętrznej akurat. Ustawił się tak blisko, że zaraz zahaczy o siatkę, taśma w górę. Kto? Lambert w górę. Przedpełski z problemami. Doyle leci, ależ mamy upadek. Wyścig będzie przerwany, czerwone światło. A Artiom Łaguta akurat był na już drugiej nawet pozycji. Ani słowa nie chciałem dodawać na ten temat, bo interesuje mnie stan Pawła. To jest w tym momencie najważniejsze. Dziwny start, bo i Robert, i Paweł, zawodnicy Apatora, poszli mocno w górę po taśmie. Pozwoliłem sobie na uśmiech, bo wydaje mi się, że akurat z Pawłem Przedpełskim nic poważnego się nie stało. Został jakby wzięty troszkę taką mocną kanapkę. Teraz jest czas dla mechaników na wyczyszczenie motocykla po pierwsze, na wyprostowanie jakiś lub wymianę części, ewentualnie zmiany w przełożeniu. Tu widzimy, zahaczyło tylne koło Jasona Doyle'a, tak? Więc to Jason Doyle ścina do wewnątrz, Paweł Przedpełski zahacza, kładzie motocykl oczywiście z własnej woli. Zobaczymy, jak sędzia to zinterpretuje. No tutaj kontakt oczywiście i ta rywalizacja była mocna. Artiom Łaguta, tutaj Paweł Przedpełski, tak, to nieudany ten start, mocno w górę. W dzisiejszych czasach takie starty nie działają, one są efektownie wyglądające, ale bardziej na treningu niż w takiej rywalizacji, bo ten start musi być raczej jak najbliżej ziemi i do przodu. Wraca do parku maszyn.